Hej. Wiem, że obiecałem, że kolejnym filmem będzie Q&A, ale... Tak. Przysięgam, że się pojawi po prostu, potrzebuję więcej czasu, żeby je nagrać, żeby było idealne. Bo nie jest. Dzisiaj przygotowuję dla Was unboxing lalki Bratz. Jest to chyba pierwszy unboxing Bratz na moim kanale. O dziwo. Jeśli nie wiecie, to zbieram też lalki Bratz i je uwielbiam. Jestem zdania, że są prześliczne. Zatem lalki Bratz mają tyle ja lat co ja, czyli 21. Ich premiera była w maju. A moje urodziny też są w maju, także. To chyba nas łączy. Dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie Girls Night Out, reprodukcję z okazji 21. urodzin Brac i o mój Boże. O? Kiedy zobaczyłem zdjęcia i pierwsze recenzje tych lalek, kiedy te lalki wyciekły do sieci, o mój Boże, pokochałem je tak bardzo. No, wcześniej też je uwielbiałem, ale. O! Oh. Osoby, które są w tematyce Brac, e, moja lampa postanowiła się odbijać, przepraszam. Osoby, które są w tematyce Brac, wiedzą, że z Brac było parę problemów szczególnie jeśli chodzi o produkcję. Chloe, która była karyną i często była dziwna. Rock Angels, które były też wielkim czymś. Oczywiście były też lalki kolekcjonerskie. Mam saszę kolekcjonerską, ale też nie jest idealna, ponieważ z nimi też był problem. I teraz pojawiły się Girls Night Out i tutaj widać, że się poprawili i buzie wyglądają dobrze. Jest ok. Moja ma drobne ubytki, ale teraz do tego przejdziemy. O mój Boże, moje świetle nie to jakiś żart. Mamy tutaj Saszę, która jest moją ulubienicą. Uwielbiam Saszę i uwielbiam Jade. Lubię też Jasmin. Co do Chloe ujdzie, w sensie wiecie, nie lubię zbytnio lalek blond, jeśli chodzi o prac. Po prostu yy, są ok, ale wolę takie bardziej... Inne. Nie jakąś barbie. Tak wygląda przedpudełka. Mam tu piękny napis. Girls Night Out. Tak wygląda przedpudełka. Tak wygląda tył. Mamy też polskie opisy. Nocy jak talnie zapomnisz. Chłopcy zostają w domu, to będzie nasze papskie wyjście w noc. Ruszajcie z brac do kafejek, klubów, coffee i pewcie się na całego, jak tylko one potrafią. Więc yy, nie wiem, czy takie tłumaczenie było w oryginalnej wersji. Jeśli nie wiecie, te lalki wyszły w oryginale w 2004 roku. Miałem wtedy 3 lata, także raczej ich nie miałem. A jeśli nawet bym miał, to bym je zniszczył. Ale tak, nie jestem pewny, czy jest to takie same tłumaczenie, jak było kiedyś, czy w ogóle polskie prac miały tłumaczenia pudełek. Być może osoby, które są starsze będą wiedziały co i jak. Jeśli wiecie jak to było to napowiedzcie mi proszę, bo nie orientuję się w tej sprawie. Lalka przychodzi do nas z akcesoriami oraz dodatkowym ubrankiem i butami. Mamy też torebkę, której nie widać w pudełku, ponieważ Art to zasłania oraz szczotkę. Dość kontrowersyjną rzeczą było to, iż te lalki w oryginale miały o wiele więcej akcesorii i dodatkowy outfit, Oprócz tego, co mają na sobie i po boku, było chyba jeszcze coś bodajże. Taki fanfak, realki z tego pudełka, mają ubrania, których nie ma w pudełku. Z jakiegoś powodu użyli zdjęcia oryginalne zamiast z repro. Ale okej. Okay. Dość interesującą rzeczą jest to, iż lalka ze produkcji ma po prostu naklejkę 20. pierwszych urodzin, że jest to edycja na 21 urodziny, gdzie produkcja pierwszych lalek z pierwszej edycji miały ten napis bardziej wdrukowany w pudełko. Więc gdybyśmy chcieli już szukać jakiegoś zbana, to wystarczy to naklejkę zdjąć i udawać u kupiego, że taka lalka wyszła kiedyś i tyle. Także taki wam fakt. Okej, okay, szczerze powiedziawszy, nie mogę się doczekać, na ją otworzę, ponieważ. Ach, po prostu nie mogę, okej? Okay? Otwórzmy ją. Wyjątkowo otworzę moją lalkę nożyczkami, ponieważ moja mama postanowiła podpierniczyć mój e, skarpel i gdzieś go położyć, teraz nie wiem gdzie on jest. Shame on nią, moja mamo. Nigdy nie wiem, jak mam te pudełka otwierać na Naprawdę nigdy nie wiem. Zapomniałem wspomnieć, iż te pudełka mają jeszcze takie uchwyty. Excuse me, to jest bardzo urocze. Okej, okay, tak o wiele lepiej. Więc na takie pierwsze macanie mogę powiedzieć, iż jej ciałko jest dziwne, ponieważ ich ciałka mają brokat na sobie i ten brokat strasznie schodzi z tej lalki, jakby... Nie wiem, że to jest kwestia po prostu... Tylko, że moja alga taka jest, czy ogólnie tak jest niestety. Moje pierwsze wrażenie po zdjęciu tej wierzchnej warstwy pudełka są pozytywne. Jak już mówiłem, moja lalka ma drobne problemy z twarzą. Jej usta są trochę nierówne, drukowane przez co, jakby ta konturówka jest z jednej strony bardziej większa, ale nie jest to jakiś szalony problem, z którym nie przeżyję. I mam drobny problem z jej oczami. Jej oczy mają taką dziwną kropeczkę tutaj, ale ma ona okulary, także to nie będzie dla mnie problem, żeby to pozasłonić. Powinienem wspomnieć, że kupiłem tę lalkę ogólnie. Kupiłem ją ze strony krasnala. Okej, okay, przejdźmy dalej do otwierania. Okej, okay, udało mi się otworzyć moją saszę i tak tak ona się prezentuje. Moje pierwsze uczucia są takie po wyjęciu całkowicie z pudełka, iż jest to naprawdę śliczna lalka. Tak jak mówiłem, niestety ma pewne problemy z makijażem, ale nie są one złe, jakby przeżyje to. Lalki z tej serii mają prawdziwe rzęsy, które są wszyte w oczy lalki. I moja ma trochę te rzęsy po jednej stronie. Rozdupcione troszeczkę, ale nie jest to nic czerwonego, czego nie można poprawić. Daleko na sobie sukienkę, która jest czerwona w różne takie dziwne wzorki. Nie wiem jak je określić, więc to fale. I ma ona trzy warstwy: pierwsza, druga i trzecia. Trzecia jest różowa, ta jest biała, ta jest czerwona w takie paseczki. Jeśli chodzi o materiał, jest on bardzo przyjemny, ale jest to ten materiał, który wygląda dla mnie jak papier toaletowy, ponieważ ma podobną teksturę. Nie wiem, zawsze tak mi się to kojarzy. Daleko ma sobie biżuterię Są to takie owalne kulczyki z diamencikami, które są czarne, są na obu uszach oraz takie naszyjnik. Są to takie kropelki, nie wiem jak mam to na nazwać, powiedziawszy ale wygląda to dość cute Daleko ma też na sobie dość klasyczne buty dla brac. Są one czerwone, mają odkryte stopy i mają taki uroczy element, który też jest pomalowany. I tak jak u wszystkich brac. Ich stopy są połączone z butami i jeśli je zdejmiemy, to mamy takiego bolca, także tak. O mój Boże, moja kamera dzisiaj świruje i moje oświetlenie też. Dlaczego ta recenzja nie może być idealna? Dlaczego? Fizual jest okej, okay. szybko, powiedziawszy, wolałbym po prostu zwykłe kucy, które będzie dość wysoko postawione, niż te warkoczyki, ale nie ma tragedii. Podoba mi się jej fryzura, szczerze powiedziawszy. Nie jest zła, ale wolałbym kucyka. Może to przerobię. Jak już mówiłem, te lalki mają na swoim działku brokat, przez co mają bardziej błyszczeć. Ale póki co jedyną rzeczą, którą błyszczy są moje ręce, ponieważ brokat z te ucieka. Nie wiem czemu tak właściwie. I szczerze powiedziawszy, ten brokat kojarzy mi się bardziej z solą na poluszkach. Jakby wiecie, jak macie sól na poluszkach solonych, to właśnie tak to wygląda. Ogólnie sam Broka czuć, jeśli przejdzie palcem, czuć go jest dość chropowate. Jeśli chodzi o artykulację alki, jest ona dość podstawowa. Może ruszać głową w boki i ją obracać. Ruszać dłoni do góry i w boki. Moja jest trochę sztywna, ponieważ muszę ją wyrobić. Może także siadać i możemy jej zginać kolana, ponieważ są gumowe i są klikane. Ale są dość sztywne. No i jeśli się uprzemy, to możemy jeszcze ruszać jej stopami. Do ralki mamy oczywiście dołączone. Grzebek, który jest w kształcie gwiazdki, jest srebrny. Jest to dość klasyczny kształt dla brac, bardzo ikonik. Ten grzebek miał bardzo dużo lekbrac, prawie wszystkie. Mamy także takie okulary, które krzyczą latami dwutysięcznymi Slay, i są one pod koło sukienki, czyli czerwone. Co prawda nie jest to taka typowa czerwień, ale czerwone. Relka ma także dodatkowy makijaż, mamy tutaj szczotkę, którą możemy nasz makijaż nakładać lakier do paznokci, który chyba nie jest otwieralny niestety To też chyba lakier do paznokci, chyba to bo pomadka Nie wiem, napiszcie mi co to jest, bo ten kształt jest dla mnie dziwny I to wyjątkowo można otworzyć i nie mi do wciąż co to ma być I mamy także dwie paletki, które mają także lusterka Prócz tego lalka ma jeszcze dodatkowe spinki do włosów Myślę, że te spinki można tak, także użyć na sobie, jeśli bardzo chcemy, chociażbym tego nie robił Są one przeurocze, o mój Boże Dodatkowo mamy jeszcze trzy które są różowo-pudrowe oraz różowe kolczyki. Także z taką ilością akcesorii przychodzi jedna lalka. I uwierzcie mi, w oryginalnej lalki mają tego jeszcze więcej, a tu już naprawdę jest sporo. Dodatkowo lalka w swoim ręku w pudełku będzie miała torebeczkę, która jest różowa. Jest otwierana, więc do środka możemy wrócić makijaż i inne rzeczy, które są nam niepotrzebne. Jest ona zrobiona ze sztucznej skóry i ma na sobie motylka. Nie jest to jedyny outfit dla Saszy, ponieważ przychodzi jeszcze ona z jednym outfitem. Jest to mianowicie taki jeansowy kombinezon. Jest on przeuroczy i myślę, że Alka będzie wyglądała w nim lepiej niż w tej sukience i pewnie ją przebiorę. Dodatkowo do kombinezonu mamy taką skórzaną kurtkę i niestety dziwnie ją zapakowali, ponieważ zabezpieczyli ją tymi żyłkami, które robią w ubrankach dziury więc y, proszę, nie róbcie tego, MJ, błagam Was. I do tego luku mamy także różowe szpilki. Są one dość podobne do tych, tylko te są pudrowo różowe i mają więcej pasków i ozdóbek. Ogólnie rzecz biorąc, ja nie lubię swoich lalek przebierać, ale lalki brat są innymi lalkami, z którymi nie mam problem, żeby je przebrać. Jakby one wyglądają w każdym odficie świetnie. Także zaraz to zrobię i do was wracam. Okej, okay, więc tak wygląda lalka wygląda taką badby, czy mój Boże, uwielbiam ją, to tak bardzo uwielbiam. Całokształt jest super. Ten look jest najlepszy. Wolę go wie bardziej niż look z tą sukienką. Sorry, ale... To to jest. Slave. Mam z nią pewien problem i wydaje mi się, że jest problem tylko mojej lalki, iż jej dodatkowe kolczyki niekoniecznie chcą być w jej uchu, ponieważ kiedy je włożę, są one po prostu zbyt luźne i będą wychodzić. I to bardzo, bardzo szybko. Jakby włożyłem jej kolczyki do końca, on się buja, więc. Ym... Tak, także myślę, że i kolczyki może i zdejmiemy. Włożyłem je w poprzednim rzutuję do tej torebki i akcesoria również, niestety nie wszystkie, ponieważ nie wszystkie by się zmieściły. Ale terepka jest dość pojemna. Więc tak to wszystko wygląda. lalka w tym odcieniu jest prześliczna. Tego odfitu chyba, już jej nigdy nie założę. Jest cute, ale ten wygrywa, jakby totalnie. Smutni mnie to, iż jej koczyki nie chcą dobrze żyć w uchu i są luźne, ale myślę, że Boliwash powinien sprawę załatwić i jej dziurki powinny się troszkę skurczyć. Zapomniałem wspomnieć, że jej włosy są mega, mega przyjemne, są mega mięciutkie nie mają w sobie żadnego produktu. I wydaje mi się, że może być to saran, ale nie jestem pewien. Lalka jest super. Mi się podoba, jakby ten styl lat 2000 jest super stylem i fajnie, że on powraca. No bo nie mówcie mi, że to nie wygląda super, naprawdę jestem. Wow. I to po tyle w tym filmiku. Napiszcie mi co wy myślicie o tej serii Lalek. Czy brac, kiedy byliście mniejsi, czy mieliście jakiś brac, albo czy dopiero teraz zaczęliście je zbierać? Więc to było tyle jeszcze raz. Mega dziękuję za obejrzenie, subskrybowanie, komentuję i do niczego ich zmuszam albo zmuszam. A ja kończę ten odcinek, ponieważ męczyłem się z tym odcinkiem godzinę. A nie powinienem. Także cześć na razie. Pa-pa.